to piękne zagranie wrogie! Wrogie! Witamy bardzo serdecznie wszystkich kibiców Krzyżostrowiec Świętokrzyski. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Damian Bombol, czyli stand-uper, youtuber, tiktoker, osoba, która przez ostatni rok naśladowała wiele znanych osobistości świata polskiej piłki. Damian, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, piąteczka. Witam wszystkich kibiców Krzyżostrowiec Świętokrzyski. Dziękuję za zaproszenie. No i fajnie tu macie, fajnie, tak sala konferencyjna, naprawdę, no, trzymam kciuki za jak najszybsze awanse do wyższych klas rozgrywkowych. Damian, słuchaj, jak wrażenia z Ostrowca? Jak po tym twoim pierwszym stand-upie, jak to widzisz? bardzo fajnie, w ogóle bardzo fajny dzień w Ostrowcu Świętokrzyskim. Najpierw mecz z KS Wiązownica, mnóstwo emocji. 6 goli, przewrotki, rzuty karne, czerwone kartki. To było wszystko, słuchajcie, było wszystko, czego kibice mogli tylko zapragnąć. No i oczywiście legendy. Miałem tutaj na widoku trenera Janusza Jojko, człowieka, który zatrzymał Zinedina Zidana. Ja nie wiem, czy wy sobie zdajecie sprawę w Ostrowcu Świętokrzyskim, z jaką legendą macie do czynienia. Człowiek, który zatrzymał sam w sytuacji sam na sam, samego Zinedina Zidana. To jest też człowiek, który ma najwięcej chyba występów w Ekstraklasie, obok Marka Chojnackiego z OKS-u. Tak, ponad 400. Ciekawe, wow, no na pewno, no, wybitna postać, bardzo taka ikoniczna dla klubu. Kojarzy mi się właśnie Krzyżostrowiec. Jak myślę sobie Krzyżostrowiec Świętokrzyski, to przychodzi mi na myśl właśnie Janusz Jojko, Tomasz Żelazowski, tak. Mirosław Budka. No ja trochę pamiętam, bo ja trochę wychowałem się na tych meczach właśnie z końcówki lat 90. Pamiętam ten debiutancki sezon w ogóle Krzyżostrowiec w Ekstraklasie. I gdzieś tam z wypiekami na twarzy słuchałem transmisji radiowych. Pamiętam ten słynny mecz, to chyba było, zdaje się, w listopadzie, jak Krzo wygrało z Widzewem Łódź, ówczesnym mistrzem Polski. 2-0, tak. 2-0. W ogóle to były po golach właśnie Żelazowskiego i Mirosława Budki. W ogóle tutaj każda ekipa z takich topowych, jak to przejeżdżała, miała naprawdę ciężko. Legia Warszawa tutaj zgubiła punkty. Także pamiętam takie przebłyski, w ogóle to jest do znalezienia na YouTubie. Takie skróty z magazynu Gol, gdzie jeszcze widać ten stary stadion. Tak, Jacek Laskowski bodajże wtedy jeszcze bardzo młody i inni. Tak. No fajnie. Ja tak bardzo miło wspominam te sezony, kiedy Krzo grało w Ekstraklasie. No w ogóle, no po raz pierwszy w ogóle byłem na stadionie. Na stadionie, który jeszcze do niedawna był najnowocześniejszym obiektem piłkarskim w Polsce. Tutaj grała reprezentacja Polski. No, wiele klubów takich, nie wiem, no naprawdę z absolutnego topu, Wisła Kraków, Legia Warszawa, Lech Poznań, marzyli o takim obiekcie w pełni zadaszonym, z krzesełkami. Także niesamowicie to się zmieniło, ale naprawdę no, jest na czym budować i tutaj jakby jest potencjał na zdecydowanie wyższą ligę niż trzecia. Tak, to się zgadza. Natomiast teraz przejdźmy do reprezentacji Polski. Damian, jak zapatrujesz się na te mecze reprezentacji Polski? Barażowe, marcowe, Estonia, a później Walia lub Finlandia? No ja mam, słuchajcie, koszmary. Nawet mam to w swoim programie stand-upowym, że mam różne koszmary związane z tym nadchodzącym meczem z Estonią. Oczywiście tak pół żartem, pół serio, no bo trudno sobie wyobrazić, żebyśmy przegrali z Estonią. To byłby kataklizm, to byłaby katastrofa. Myślę, że wszystkie słupki oglądalności, wyświetleń wystrzeliłyby absolutnie w górę na wszystkich kanałach. Natomiast to byłoby takie krótkowzroczne, bo my potrzebujemy tego awansu na Euro. My możemy się śmiać z tej reprezentacji, my możemy, nie wiem, jakby myśleć, co by było i tak trochę komediowo wyobrażać sobie tę przyszłość, ale my potrzebujemy tego awansu. Reprezentacja potrzebuje, kibicy tego potrzebują, całe piłkarskie społeczeństwo w naszym kraju potrzebuje tego awansu. I nie sądzę, żebyśmy mieli jakieś większe problemy ze Estonią, ale też nie wyobrażam sobie jakiegoś super łatwego meczu. Takie, wydaje mi się, 2-0 po mękach, takich, żeby tylko wygrać, żeby zapomnieć. Taki mecz na ZZ, zakuć, zdać, zapomnieć.
ale schody będą na pewno w drugim meczu. Na pewno pod warunkiem, że Walia poradzi sobie z Finlandią, jest zdecydowanym faworytem. I ten mecz w Cardiff uważam, że będzie niesamowicie ciężki. I tutaj już szanse naprawdę moim zdaniem są 50 na 50. No właśnie, Walia. Słuchaj, to są twardzi zawodnicy, to są wyspiarze. To są wyspiarze. Głowy nie wygrasz, słuchaj, no Damian. Głowy nie wygrasz, wiesz, to jest, no słuchajcie, to są twardzi gości. Zawsze mieliśmy z nimi problemy, zawsze gdzieś tam powiedziałbym na styku te mecze były rozgrywane. Raz my, raz oni. No, no ale ostatnie mecze jednak to my mamy lepsze statystyki. No ale rzeczywiście tam jak już się jedzie tutaj Walii, to są te mecze na noże. Jakby pamiętam za czasów jeszcze Jerzego Engela, zwycięstwo 2-1 zdaje się po golu Emanuela Olisadeby, Pawła Kryszałowicza. Tak. 3-2 było, zdaje się, za Pawła Janasa i tam gol Przemysława Tomasza Frankowskiego, Macieja Żurawskiego. I ten ostatni mecz o utrzymanie się w Lidze Narodów za kadencji Czesława Michniewicza, to są mecze, które no, tam zawsze trzeba zostawić serducho i kawał zdrowia. Jakby tak jak powiedziałeś, to są wyspiarze. Nigdy nie grało nam się z nimi łatwo. Gdyby to było spotkanie rozgrywane w Warszawie, to byłbym bardziej spokojny. Ale jednak no, tam będzie ogromny kocioł i ta atmosfera na pewno będzie takim sprzymierzeńcem dla gospodarzy. Wiadomo, stadion nie wygrywa meczów, ale w połączeniu to z taką ogromną determinacją, nie ukrywam, że się obawiam. Obawiam się tego spotkania właśnie finałowego. Tak, chociaż powiem Ci, że w Warszawie też były ciężkie mecze z drużynami z Wysp. Pamiętam właśnie za Jerzego Engela, to co wspomniałeś. Wtedy po dwóch wygranych mieliśmy mecz z Walią. 0-0 w Warszawie. I wtedy właśnie było 0-0. Też tak. Później za Pawła Janasa z Irlandią Północną się męczyliśmy. Więc, no właśnie. Więc to na pewno będą, że tak powiem, twarde pojedynki. No będzie ciężko. Ja gdzieś tam, nie wiem, liczę na jakiś taki łód szczęścia i coś takiego, co może się niespodziewanego wydarzyć, na przykład w tym meczu Walia-Finlandia. Może Finowie spróbują jakąś sensację. I wtedy, gdybyśmy jednak z tymi Finami mieli grać o finał, to byłbym spokojniejszy. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, żeby nie było żadnych, za przeproszeniem tutaj, jaj w meczu ze Stanią, to będzie dobrze. Mówisz, że z Finami byłbyś spokojniejszy, ale wiesz, Sławek Peszko już zakończył karierę reprezentacyjną. Tak, on się bawi w różne takie dziwne ostatnio rzeczy, jakieś takie federacje walk i tak dalej, jakby to nie jest mój świat, no. Ale też jest trenerem, tak? Jest trenerem wieczystej. Jest trenerem wieczystej Kraków, która jest aktualnie liderem. Jest tak. Liderem waszej lidze, więc no to też pokazuje. Też pokazuje, że można robić różne rzeczy w życiu i gdzieś tam się realizować na wielu płaszczyznach. Jest to ciekawy chłopak, jeśli chodzi o w ogóle o karierę, tak zwany atmosferycz. Niesłychane, że został powołany na Mistrzostwa Świata w Rosji w 2018 roku właśnie. I to już było oficjalne tłumaczenie trenera Nawałki, czy to był gość, który ma robić atmosferę, nie? W ogóle jak to brzmi? Gość został powołany, żeby robić atmosferę. Niekoniecznie względy sportowe wtedy decydowały. Tak. Przejdźmy może, Damian, do takich tematów, takich trochę bardziej prywatnych, mniej piłkarskich. Mm-hmm. Każdy wie, że potrafisz wiele osób znanych naśladować, natomiast może nie każdy wie, jaką ty jesteś taką osobą prywatnie. I chciałem się zapytać, tak zacząć, co sprawiło, że w ogóle zdecydowałeś się na to, żeby naśladować te znane postaci z polskiej piłki i żeby uczynić jakby z tego jakiś taki sposób na życie, może na rozpoznawalność. Jak to w ogóle wyszło? Znaczy, słuchaj, na pewno nie spodziewałem się, że to się spotka z takim fajnym odbiorem, z takimi wyświetleniami. Ja zacząłem oczywiście, moja pierwsza taka parodia, taka rolka, TikTok, etiuda, jak zwał, tak zwał, była oczywiście taką impresją Mateusza Borka. To były Mistrzostwa Świata w Katarze i już Polacy byli poza turniejem. No i zaczęła się ogólno taka narodowa dyskusja, co dalej z Czesławem Michniewiczem. Stelany raczej był już na wylocie. I wiesz co, nie wiem, czasami w życiu i przychodzi taki błysk, nie wiem, że nagle decydujemy się, nie wiem, budzimy się. Dzisiaj zakładam firmę, dzisiaj kupuję bilet, lecę na drugi koniec świata. Albo dzisiaj zrobię coś, co w duszy mi grało już od dawna. I nadszedł taki moment, że po prostu chwyciłem za ten smartfon. I zacząłem mówić do tego ekranu, właśnie głosem Mateusza Borka.
No i te 45 sekund wypuściłem. Oczywiście wcześniej tam konsultowałem się z moim kolegą, czy w ogóle rozpoznaję, kogo ja tutaj, z kogo ja tutaj zażartowałem i tak dalej. Na początku była taka reakcja, o co chodzi w ogóle, jakieś znaki zapytania mi wysłał gość. Ale po chwili, kiedy już myślałem, że dobra, nie puszczam tego, bo to jest beznadziejne, nie wyszło dobrze, skoro on tego nie zaczaił. Nagle wysyła mi takie uśmiechnięte reakcje, wiesz, że po prostu nie, no kurde, przecież to jest Boras, przecież to jest Boras. I to mi też jakoś tak dało taką odwagę, a wypuszczę to sobie. No i po prostu reakcje były niesamowite. Chyba trafiłem w taki punkt, który był potrzebny w tamtym okresie. To był grudzień 2022 rok. I no, we wszystkich kanałach, studiach merytorycznie rozmawiano o tym, co się wydarzyło w Katarze, dlaczego odpadliśmy, dlaczego w takim stylu, dlaczego to był taki antyfutbol w wykonaniu reprezentacji Czesława Michniewicza. I ja trochę sam byłem dziennikarzem sportowym, sam często brałem udział w takich dyskusjach, ale ja stwierdziłem, że ja potrzebuję czegoś innego, że ja potrzebuję chyba spuścić trochę tego powietrza, bo to już się robiło dla mnie takie komiczne, więc idealny moment na to, żeby troszeczkę się z tego właśnie pośmiać, satyrycznie przedstawić taki temat. I widocznie było na to zapotrzebowanie, no bo reakcje były fantastyczne. Tam, nie wiem, z kilkaset tysięcy wyświetleń na Twitterze. W ogóle Twitter był dla mnie takim zaskakującym, taką zaskakującą platformą. No bo wydawało mi się zawsze, że to jest takie siedlisko hejterów. Że tam jak z czymś nowym, takim niecodziennym się pokażesz na Twitterze, to zaraz będziesz zjechany. Ale opublikowałem na tym Twitterze i okazało się, że ten Twitter nie jest wcale taki straszny, jak go malują. I tam były naprawdę fajne reakcje. No i później poszedłem za ciosem. Stwierdziłem, że skoro taka osoba mi wyszła, to spróbujemy z inną postacią. Michała Pola wziąłem na warsztat. Też się bardzo spodobało. Charakterystyczny głos, charakterystyczna postać. No i jeśli udało się z Michałem Polem, no to mówię, kogo by to jeszcze wziąć na tapetę. No Zbigniew Boniek się wydaje takim łakomym kąskiem. Nawet raz się przymierzyłem do Krzysztofa Stanowskiego, ale to nie było chyba udane. Chociaż ja jestem z tego tak uważam, że udało mi się pokazać to jego taki styl wypowiedzi, to jakie on pauzy stosuje przed kolejnym zdaniem. Może nie był to taka imitacja głosu w 100%, ale wydaje mi się, że takie kilka takich charakterystycznych takiego stylu wypowiedzi udało się oddać. No i później Artur Wichniarek, który też był strzałem w dziesiątkę. No i po prostu zacząłem się tym bawić, tak? Zacząłem po prostu brać kolejne osoby na tapetę i trenujemy cały czas, tak? Jakby udoskonalam się w tym, lubię, to mi sprawia frajdę, to mi sprawia taką dużo takiej frajdy i wydaje mi się, że jest jeszcze cała masa takiego sportowego grona osób, które można w jakiś sposób fajnie przedstawić. Wiem, że kilka takich postaci, które ja parodiuję, się stała takim top of the top, ale jak sobie policzyłem, to ja to już ponad 30 postaci takich ogólnych zrobiłem, nie tylko ze sportu, ale też i z show biznesu, także mam do których przynajmniej raz się udało przymierzyć. A miałeś jakąś taką postać, z którą ci było najtrudniej i wręcz przeciwnie, czy miałeś też taką postać, z którą ci było najłatwiej, że to po prostu zaskoczyło od razu na momencie? No to chyba jednak Mateusz Borek. Jednak Mateusz Borek to jest taka postać, która szybko chwyciła z wielu względów. Nie tylko, że ten głos, ta impresja była i czy jest podobna, kiedy ja się bawię tą postacią, w takim sensie głosową oczywiście. No to chyba wynika też może z jakiegoś tam podobnego tembru głosu, może gdzieś tam szybko znalazłem sposób, tak, bo to też jest kwestia znalezienia sposobu na daną postać. Bo to nie jest tak, że ta osoba wypowiada się zawsze w taki sam sposób. Mateusz Borek inaczej mówi, jak komentuje mecz reprezentacji Polski. Zupełnie to jest inny głos. Mateusz Borek zupełnie inaczej się wypowiada, kiedy jest gospodarzem programu. Kiedy jest gościem, też inaczej się zachowuje. I tam sobie na wiele więcej potrafię pozwolić. Też jest inny i ma inny głos, kiedy na przykład jest w takiej prywatnej,
takiej półprywatnej sytuacji, gdy na przykład ktoś go tam, nie wiem, zagaduje z włączonym smartfonem czy z kamerką i on też wtedy jest inny. Chodzi o złapanie tego momentu, który wydaje się, który może być dla ludzi jak najbardziej zabawny, tak? No bo chodzi też o to, żeby się troszeczkę w tym tak, nie wiem, właśnie puścić oko, trochę się pośmiać. A która postać była taka najtrudniejsza? Cały czas wydaje mi się, że mnóstwo pracy jest do wykonania przy Zbigniewie Bońku. To jest dla mnie trudny zawodnik, jeśli chodzi o sparodiowanie, bo on jest w tym taki niezbadany. Nigdy nie wiadomo, kiedy on się zająknie. Troszkę się zaśmieje. Jego śmiech akurat wydaje mi się, że gdzieś tam akurat dobrze tam złapałem, ale on jest cały czas taki, on się uniesie. On czasami z tobą mówi, brawo, fajnie, coś z włoskiego przemyci. To jest taki wulkan energii, Zbigniew Boniek. Uważam, że on jest świetny pod tym względem. Ale cały czas jeszcze jest dużo pracy w tym. No, Roman Kołtoń, chciałbym się nauczyć Romana Kołtonia. Raz się przymierzyłem do Romana Kołtonia, fajnie byłoby zrobić taką prawdę, parodię futbolu. Roman Kołtoń, Zbigniew Boniek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i jakby czasu na pewno brakuje na to wszystko. Ja też jestem tatą, mam dwójkę maluszków. Żona, też chciałbym być takim aktywnym rodzicem. Nie jestem singlem tuż po liceum, który zaczął studia i jest takim, można powiedzieć, wolnym strzelcem, który może się tylko i wyłącznie tym bawić. Więc tak staram się to robić wtedy też, kiedy mam na to czas. A czy spotykasz się też z sytuacjami, że znani ludzie, których chcesz, próbujesz naśladować, reagują negatywnie? Wspomniałeś o tym, że Kuba Wojewódzki cię zablokował na Twitterze. Na Instagramie. Czy były jeszcze jakieś takie przypadki, że jakby ta reakcja tych znanych osób była taka, że no sorry, ale nie? Robert Karaś chyba jeszcze mnie zablokował na Instagramie. To było tuż po tym, jak został zdyskwalifikowany za stosowanie dopingu w Ironmanie. No, ja zdecydowałem się sparodiować Roberta Karasia po tym, jak w jaki sposób on się zaprezentował w Hyde Parku. Bo najpierw była informacja o tym, że jest zdyskwalifikowany, że brał doping, wykryto u niego właśnie niedozwolone substancje. A dzień później, czy dwa dni później był już gościem u Tomasza Smokowskiego w Hyde Parku w kanale sportowym. I on się tam zachowywał, umówmy się, tak zaskakująco dziwnie. Z taką nonszalancją się wypowiadał, z taką trochę powiedziałbym butą. W ogóle nie zdając sobie sprawy z powagi sytuacji, że oszukał ludzi, którzy śledzili jego poczynania, którzy trzymali za niego kciuki, którzy gdzieś tam w nocy sprawdzali informacje, czy on w tym pięciokrotnym czy dziesięciokrotnym Ironmanie on jeszcze żyje, czy nic mu się nie stało, czy wszystko jest okej. A się okazuje, że on był na jakimś tam dodatkowej bombie. To było po prostu absurdalne. To było absurdalne i jego postawa była absurdalna. Ja tę postawę w jakiś sposób tam sparodiowałem. No, ja nie chcę, żeby te parodie były złośliwe na przykład, żeby obrażać kogoś, żeby wchodzić w jakieś takie plotkarskie tematy, nie wiem, szukać tematów na pudelku. Nie. Jakby staram się, żeby było wszystko z taką jakby klasą. Ale ostateczna interpretacja należy do tej osoby, którą ja parodiuję. Więc nie mam wpływu na to, ile jest dystansu w takiej osobie. Mam duży szacunek do osób, które moim zdaniem miały prawo się troszkę obrazić. A mimo to gdzieś tam zareagowały serduszkiem, komentarzem i gdzieś tam jakąś taką fajną reakcją. Tak? Wspomniany Kuba Wojewódzki się obraził, zablokował mnie na Instagramie, ale na przykład Piotr Kędzierski, z którym współprowadzi podcast, no to on w tej parodii był takim ukazany jako redaktor, który próbuje w ogóle, walczy o zabranie głosu i co chwila mu Kuba Wojewódzki przerywa, bo takie ja mam wrażenie, że wprowadzą ten podcast, a często Piotr Kędzierski jest takim tutaj współprowadzącym, ale który czasami nie może nic powiedzieć, bo trwa rozmowa tylko między Kubą Wojewódzkim a gościem. A mimo to właśnie Piotr Kędzierski zareagował fajnie, z jakimś tam dystansem. Więc to są takie sytuacje. Największym dla mnie komplementem
jest sytuacja wtedy, kiedy osoba, którą gdzieś tam nie, właśnie sparodiowałem, w jakiś sposób żartobliwym ukazałem, oznaczyłem ją gdzieś na jakimś danym profilu społecznościowym i ta osoba właśnie zareaguje jakąś fajną reakcją albo opuszczeniem oka, albo to jest dla mnie taki największy komplement, bo wtedy to okazuje się, że gdzieś tam trafiłem i nie przegiąłem dobrze po prostu, że to trafiło, tak? Tak miało trafić. A chciałem się jeszcze zapytać o tą pierwszą reakcję Mateusza Borka na twoje parodie. Czy on zareagował w taki sposób, jaki ty chciałbyś, żeby on zareagował, czy gdzieś tam na początku to był taki wyczuwalny, powiedzmy, dystans ze strony Mateusza, że dopiero po jakimś czasie on się przekonał po prostu do tego, tak jak to być fajnie jest. Być może tak było. Ja szczerze z nim nigdy tak naprawdę o tym nie rozmawiałem. Ja bazuję na takich reakcjach, które były widoczne dla każdego. Czyli pierwsze pamiętam takie nagrywki, spotkał się z tym, że zostawił właśnie serduszko, polubił. Takie noworoczne życzenia, które też jego głosem gdzieś tam nagrałem, on to podał dalej na swoim Instagramie, a później była taka cisza z jego strony. I ja słyszałem różne wersje, że to najbliższe otoczenie w kanale sportowym reaguje bardzo entuzjastycznie na te rzeczy, które ja robię. On chyba nie do końca tego czuł, a w końcu się przekonał. Ale wydaje mi się, że najlepszym dowodem na to, że ma dystans, że potrafi się w jakiś sposób tego uśmiechnąć, była nasza taka współpraca i nagranie takiego programu espresso, podwójne espresso z Matiem. Widziałem. I powiem ci szczerze, tak może trochę nieskromnie to zabrzmi, ale moim zdaniem to była jedna z takich najlepszych, satyrycznych, nie wiem, nawet miało to nawet zalążki stand-upu, bo to była pełna improwizacja. Najlepsza taka komediowa, satyryczna rzecz w polskim internecie w ubiegłym roku. Taka naprawdę, wiesz, z takim niestandardowym pomysłem, z takim gdzieś tam... reakcje były fantastyczne. Oczywiście komuś tam też nie podobało, bo to jest tak, że każdy ma swoje poczucie humoru, każdy ma inne gusta. Więc nie można dążyć do tego, żeby zadowolić wszystkich, żeby się wkupić w poczucie humoru każdej osoby. Każdego śmieszy co innego. Ale zdecydowana większość tych komentarzy, reakcji była bardzo pozytywna i to się ludziom spodobało. No i sam fakt, że w ogóle zgodził się na taką formę, gdzie ja jako on jako on i sobie gadaliśmy przez te 15 minut o tym, że zbliża się zgrupowanie reprezentacji Polski. Pierwsze zgrupowanie pod wodzą Michała Probierza. I to było śmieszne, no bo tak, nie było żadnego operatora w studio, zostawili nas. Włączyli nam tylko kamery i powiedzieli, dobra, możecie zaczynać. Wysłałem wcześniej tekst Mateuszowi, bo ja coś tam spisałem, nie? Żebyśmy mieli jakiś taki ramowy scenariusz, żebyśmy mniej więcej wiedzieli coś tam, co ma wybrzmieć, jakie tematy byśmy zahaczyli. Mateusz spojrzał na to tuż przed wejściem do programu, więc stwierdziłem, że dobra, nic z tego nie będzie, będzie jedno wielkie szycie, ale czasami z takiego właśnie szycia, takiej improwizacji, tego pójścia za daną myślą, powstają właśnie najzabawniejsze rzeczy. Czasem tak jest, ale musi być zawsze plan jakiś, nie? Bo to też nie jest tak, że oczywiście z improwizacjami jest tak, że albo wyjdzie super, albo wyjdzie fatalnie. Więc lepiej mieć zawsze mimo wszystko jakiś taki plan, albo taki cel, który chce się zrealizować w jakimś, no w zasadzie we wszystkim, nie tylko w nagraniach jakichś różnych materiałów YouTube'owych, ale wszystkiego. Właśnie jakie masz cele na ten najbliższy 2024 rok, który się już rozpoczął? Już się rozpoczął. No rozpoczął się tak, że właśnie jestem w takiej mojej pierwszej trasie stand-upowej, nie stand-upowej. To tak nazywam nie stand-up, dlatego że profesjonalny stand-uper Maciej Twarowski zaprosił mnie do takiej współpracy scenicznej. Rzuciłem się na głęboką wodę. Mnóstwo pracy przede mną, jeśli chodzi o tę płaszczyznę. Natomiast już dwa występy za mną, jeden w Łodzi, drugi tutaj właśnie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mnóstwo wniosków. Przede mną kolejne występy, tym razem w Warszawie, więc też emocje rosną niesamowicie. Chciałbym się spróbować i dalej rozwijać w tym. Kontakt z ludźmi, kontakt z publicznością jest czymś
fascynujące. W ogóle wyjście na scenę z mikrofonem, być na tej scenie samemu, sprawia, że zawsze po prostu na początku mam takie podwyższone ciśnienie, bo zależy mi na tym, żeby było jak najlepiej, zależy mi na tym, żeby ludzie się dobrze bawili, ale też wiem, że nie na wszystko ma wpływ. Czasami może być po prostu taka sytuacja, to jest koszmar każdego komika, że opowiada jakieś zabawne, w jego mniemaniu, zabawne historie, żarty, a publiczność nie reaguje. Nie ma reakcji, nie ma śmiechu. I trzeba to zaakceptować też. Trzeba albo umieć w jakiś sposób wybrnąć z tego, albo w jakiś sposób inny. Także to jest sztuka na pewno. Ja się tej profesji stwierdziłem, że chcę uczyć i zobaczymy, co dalej. No, na pewno mam nadzieję, że jeszcze dużo fajnych projektów. Nagrałem swojego pierwszego audiobooka. Taka książka dla dzieci, za duży na bajki. Jakby nie narzekam na brak zajęć ostatnio. Mam też kilka fajnych pomysłów, jeśli chodzi o realizację takich nowych właśnie rzeczy. Właśnie taka twórczość też internetowa mnie pasjonuje. Dużo jeszcze moim zdaniem jest rzeczy, które można fajnie tak komediowo, satyrycznie przedstawić. Nie tylko z piłki nożnej, ale też z innych dziedzin. Zobaczymy. Jakby ja czasami pozwalam życiu tak płynąć, jakby tak oddać pewne sprawy losowi. Nie chcę mieć takiego wpływu od A do Z na to, co moim zdaniem powinno się wydarzyć w kwietniu, w maju, w czerwcu. Tak po prostu mam, że czasami let's go with the flow i po prostu życie samo pisze scenariusze, a ja po prostu gdzieś tam się albo decyduję skorzystać z jakiejś okazji, z jakiejś szansy, a czasami po prostu wybieram co innego. Czyli taki częściowy spontan, można powiedzieć. Trochę tak. Ja w ogóle mam ADHD, wiesz? Zdiagnozowane ADHD i w ogóle mam wrażenie, że u mnie rzadko sprawdzają się rzeczy takie zaplanowane od A do Z. Ja po prostu rzucam się na nowe szanse, nowe okazje, które życie daje. Nie cierpię takiego poczucia straconej szansy. Czasami nawet wolę się, tak po prostu, tak nawet zrobić błąd, przewrócić się, ale mieć poczucie, że spróbowałem tego, że nie stchórzyłem, że tak myślę nawet w kontekście tego stand-upa, a może na jesień to przełożyć, a może to jeszcze lepiej przygotować, ale myślę sobie, zróbmy to teraz, jakby pójdźmy za ciosem, przygotowałem swój autorski program, będziemy go oczywiście szlifować, dopracowywać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jakby nie ma co czasami, nie wiem, odkładać rzeczy na nie wiadomo kiedy, bo może się po prostu to nie wydarzy. Także oczywiście mogę robić takie rzeczy też, tak jak wspomniałem, jestem tatą dwójki cudów, ale też ogromna moja wdzięczność jest do mojej żony, tak, która pozwala mi na takie rzeczy, która mnie wspiera w tym, pozwala w sensie takim, że mnie wspiera. No bo to jest moim zdaniem kluczowe, żeby się tak nawzajem napędzać. No, my jesteśmy już tak długo razem, że to jest niesamowite, ale takie właśnie uskrzydlanie partnera, partnerki jest najważniejsze, żeby nie tylko się skupiać na takich rzeczach super bieżących, ale też pozwolić sobie pofruwać gdzieś w marzeniach, w wyobraźni i tam dać z siebie troszkę więcej. Tak na zakończenie, ostatnie pytanie. Jaką ty jesteś osobą tak poza sceną i poza kamerą? Jakie masz pasje, zainteresowania? Coś, czego może o tobie nie wiemy. Fajne pytanie, bo tak ostatnio tak z kimś tak rozmawiam, z jakimiś kolejnymi osobami, tak właśnie mówią tylko odnośnie tych parodii. Ja przede wszystkim bardzo lubię ludzi. Ja uwielbiam kontakt z drugim człowiekiem. Możliwość bycia tutaj na meczu. Poznałem naprawdę fantastycznych, fajnych ludzi, takich z wieloma różnymi zainteresowaniami. Kolekcjonerów koszulek, butów piłkarskich. Poznałem wczoraj człowieka, który w tygodniu potrafił być na meczu w Mediolanie, w Turynie, w Londynie i tak, rozumiesz, jeździł, wiesz, tak. I tutaj, wiesz, kibic Krzo. No. Sport oczywiście jest moją pasją numer jeden, ale też film, kino. Ukończyłem kurs aktorski i to też są takie pasje, które są równoległe dla mnie, tak samo ważne. Do niedawna jeszcze się zastanawiałem, czy
Czy tak naprawdę od dziecka marzyłem, żeby być piłkarzem, czy jednak to marzenie było skierowane tak podświadomie bardziej na aktorstwo, na to, żeby kiedyś być aktorem? I sam do tej pory nie wiem właśnie, czy bardziej marzyłem, żeby być piłkarzem, czy aktorem. Uwielbiam chodzić do teatru, uwielbiam słuchać dobrej muzyki. No i jak tylko mam wolny czas, to dawać sobie wszystko i bawić się z moimi dziećmi, bo to jest po prostu dla mnie wtedy najcudowniejszy czas. Zawsze tego czasu wydaje się, że jest za mało. Rosną jak na drożdżach i no i już nie mogę się doczekać, kiedy będzie już jeszcze cieplej, kiedy będziemy tak aktywnie spędzać czas, bo to jest coś najpiękniejszego, tak aktywnie spędzanie czasu właśnie z rodzinką, ze swoimi maluchami, jakiś rowerek, jakaś gra w piłkę na polance. No to jest coś, to są najpiękniejsze chwile, które chcę pielęgnować i które chcę gdzieś tam zachowywać w tym swoim twardym dysku. No i tak to wygląda. No. Taki jestem. No. Ja przede wszystkim uwielbiam być wśród ludzi. Strasznie źle przeżyłem okres pandemii covidowy, te wszystkie izolacje, te takie sprawy związane z zamkniętymi restauracjami, knajpami, w ogóle wszystkimi ośrodkami kultury. To było coś, co ja bardzo psychicznie źle zniosłem. I mam nadzieję, że to się nigdy nie powtórzy. Dlatego w ogóle też żyjemy w takich czasach, kiedy jesteśmy też troszeczkę niewolnikami tego czarnego przedmiotu. Dlatego nawet sama obecność na takim meczu, na przykład Krzowią-Zownica, niby trzecia liga, tyle fajnych ludzi poznałem, tyle takich ciekawych myśli wymieniłem. Także moim zdaniem w tych czasach, kiedy dużo wygodniej nam zostać w domu, zamiast wyjść do kina, odpalić sobie jakiś film na streamingu, albo zwyczajnie spędzać te długie godziny w jednej z aplikacji, warto gdzieś tam w sobie pielęgnować taką motywację, mobilizację, żeby otwierać się na drugiego człowieka, być, poznawać, zwracać uwagę, co się dzieje, bo naprawdę no to jest największy kapitał. Człowiek. Wiem, że to zabrzmiało tak może górnolotnie, ale mam takie poczucie, że to jest ważne i warto o tym mówić. Damian, słuchaj, tak na zakończenie. Zapraszamy Cię jeszcze raz do Ostrowca. 13 kwietnia. Krzo, Wisłoka Dębica. Wisłoka Dębica. Słuchajcie, ja w ogóle chciałem powiedzieć, że dostałem zaproszenie tutaj, do Ostrowca Świętokrzyskiego. Ja myślałem, że Wy będziecie grali z Wisłoką Dębica. A tutaj patrzę w terminarz, to jest Wiązownica. Słuchaj. Natomiast... Tak to jest, słuchaj. Trzymam kciuki za Krzo. Słuchajcie, wygrywajcie. Jak nie w tym sezonie, to w następnym. Wieczysta już tam będzie sobie pogrywała gdzieś w innej lidze. Natomiast Krzo powinno wrócić. Powinno wrócić do miejsca, do którego należy. Czyli minimum pierwsza liga. Minimum. Dzięki serdecznie. Piąteczka. Żyjcie dobrze. Pozdrawiam.